Dzień dobry, legioniści! Minęły już 4 dni obozu, czas na dzień numer 5. W komentarzach stawialiście do nas pytania i w dzisiejszym vlogu na nie odpowiemy. Miłego oglądania! Wracamy do waszych pytań, które zadawaliśmy od rana do wieczora. Przeważnie na laptopie gram w LoL-a i tutaj już budowaliśmy swoją piątkę, ale niestety nie każdy zabrał laptopa na obóz i trzeba samemu kierować się. Call of Duty. Grałem sporo. Gram dalej, teraz troszeczkę mniej, ale no, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Lubię pograć, od paru już ładnych lat gram, dalej gram, tak jak mówię. Graliśmy dotychczas najczęściej z Bartkiem, który nas opuścił, niestety. No i tak to wygląda, ale myślę, że może coś tam umiem pograć trochę w tego CS-a. But this one is not bad. I'm not really, really fan on, from soups, but this one is one of that I can eat, because Spain is not typical soups, so I need to adapt a little bit for this. Now I'm reading one book about one life of one guy, famous guy on Instagram, and his name is David Goggins. Probably he's like famous American guy, and yeah, I'm reading that book since we are on holidays, and I really like it. I recommend it. For me, one of the best. Don't say nothing, but Capuad is trying to say him, but he's not. Marco. João Moutinho. It's a very good player and a very good person. I'm more like the sea, but mountains are also great, but more sea. I have few one, but I really like Sadio Mane for what he's doing, like for his country, for his origin city. He's like building hospital there, helping a big amount of people. So I really like Sadio Mane. Places in like Lugano are always good, but for me it's difficult because I never did like holidays there, so I just know everything around Lucerne. But I can say some spots that are very good. Even if you go up the mountains in summer, go to the sea, to the lakes, it's everything is beautiful. Jujutsu Kaisen. Do you know Jujutsu Kaisen? Battle anime. It is so exciting and cool. They use magic and fighting, so very excited. Mija 1/3 obozu. Jak po tym czasie wygląda sytuacja zdrowotna zespołu? Obciążenia są przygotowane bezpośrednio po to, aby wszystkie założenia realizować, przede wszystkim w meczach. Porównując ten pierwszy tydzień i ten drugi, to ten drugi tydzień jest dużo cięższy, jest dużo więcej zajęć na boisku. My staramy się maksymalizować prewencję, żeby tych urazów, mniejszych lub większych, było jak najmniej. Na dzień dzisiejszy, no to jak po każdym meczu, zawodnicy troszkę narzekają na typowe objawy pomeczowe, ale nasz sztab fizjoterapeutów od razu się nimi zajął. Dzisiaj mamy dzień regeneracyjny i staramy się po prostu tak w jak największej kadrze wrócić do jutrzejszych treningów, no i kontynuować naszą ciężką pracę, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest przyszły tydzień i kolejny sparring. Porando kaiko. Porando kaiko? No. It's like this. Yeah, I don't know this song. Yeah, I try hear it. Yes, I try listen it. Old city. I know old city. It's so feel like history. Mm-hmm. I feel history in the town. I like old town, but my wife more like old town. Yes. Tenis lubię oglądać, Iga Świątek. No nie tylko oczywiście, dzisiaj niestety przegrała, ale Hubi Hurkacz cały czas w grze. A tak, no to lubię sporty walki bardzo. Boksik, MMA, także wszystko jest oglądane. UFC niestety nocy nie zarywam zazwyczaj, ale lubię bardzo oglądać. A jest, jest, Squagor. Takie kopyta! Red, check it! Yes,
Not too much, we don't speak too much, but when we speak normally, it's short. Sometimes, like when he won the Champions League, that I send a message, or when he gave the last interview that he make, that he spoke about me, that I send him a message. He also sent me sometimes to ask about me, and we have a good relationship, and I like him because he knows me. From young, and we spent a lot of time since we are kids. For now, I use this to play Copa, and now I start to use also the new Predator. Juan Román Riquelme. Phew, I don't remember what I ate last week. 2023. Maybe the game that I scored hat-trick against the Aguilonia. Yeah, it's a... No, I'm not doing too much things. Some guys like Gil need to make a lot of things, but I don't make too much things. No, I'm joking. But it's a good question. I never watch, but my wife and my daughter are the biggest fans of Harry Potter. Nothing. I don't know. Good things will not be for sure. I don't know. It's difficult. When I was a kid, I want to be fireman. Omar, kiedy jesteś bombero, man? Grałem. Zaczynałem jak... Zaczynałem w Sępie tak naprawdę, czyli tam miałem 6 lat, no to wiesz, dzieci były rzucane po różnych pozycjach i z początku grałem jako taki lewy pomocnik, lewoskrzydłowy. Potem trochę tam powiedzmy w środku pola, więc gdzieś tam powiedzmy ta styczność zawsze z tym była, ale to nie tylko dzięki temu, bo dużo czasu jak byłem młodszy, to akurat z trenerem wtedy obecnym bramkarzy, czyli Maćkiem Krzysztofowiczem, dużo czasu bardzo poświęcaliśmy na treningi gry nogami i jakoś tak to się po prostu, wiesz, gra ewoluowała i bramkarze też trochę musieli, nie? Po drugiej porcji Waszych pytań wracamy do Bartka Bibrowicza, żeby dowiedzieć się, co z urazem Jurgena Czelaki. Uraz Jurgena Czelaki był bardzo pechowy. W pierwsze 4 dni staraliśmy się zrobić wszystko maksymalnie tutaj, żeby zawodnika zabezpieczyć, otoczyć jak najlepszą profesjonalną opieką, ale po rozmowach w sztabie postanowiliśmy wysłać go na dodatkowe badania do Warszawy. Jurgen już teraz jest w samolocie, jutro zaczynamy dodatkową diagnostykę, aby jak najszybciej zmaksymalizować jego powrót do zdrowia i dać mu szansę, że jak najszybciej wróci po prostu do nas. W Warszawie zajmą się nim nasi eksperci, z którymi współpracujemy na co dzień, ale najważniejsze dla nas na ten moment jest dodatkowa diagnostyka, aby jasno określić dla trenera, kiedy Jurgen będzie dostępny z powrotem dla sztabu szkoleniowego. No były one bardzo podobne, aczkolwiek bardzo różne. Taki trochę paradoks, nie? No bo jednak ten Puchar Polski, no to był już taki, wiesz, mecz ostatni, taki no, finał, jakby nie patrzeć i to był taki moment, wiesz, o którym zawsze marzyłem jako dzieciak też, żeby ten puchar zdobyć. Więc no to były takie, to była taka radość, wiesz, trochę łez i tak dalej. Więc taki, oczywiście tych takich radosnych łez, nie? Jak to jest, często się płacze ze szczęścia i to były takie po prostu czyste, skrajne emocje. A po karnym z Midtjylland, no to wiesz, to było bardziej coś w stylu takiego, też się bardzo cieszyłem, aczkolwiek to było tak naprawdę dopiero początek tej naszej przygody europejskiej, więc też trochę inna trochę radość, ale jednak trochę podobieństwa powiedzmy gdzieś tam w tym było. Więc tak naprawdę, wiesz, jedno dało, jeden karny dał, jak to się nazywa, puchar, tak, więc jakby trofeum, a drugi tak naprawdę dał szansę na to, żeby każdy z nas gdzieś mógł w tej wymarzonej europejskiej piłce w końcu trochę pograć, nie? No to z racji tego, że gdzieś od pierwszego obozu z Dominikiem Fadunem jestem w pokoju, to jako od początku gdzieś się złapaliśmy razem, ten sam wiek, podobne jakby
zainteresowania, więc złapaliśmy od początku fajny kontakt i tak dalej jest do teraz. Obyś ty kiedyś miał taką z nazwiskiem młody. Nie? Ale ja mu tego życzę, to nie jest przyśmiewcze. Będziesz robił tak na siłowni jak Kacperek? A dziękuję, Dużo razy już o tym mówiłem, ale zawsze chciałem zagrać w United, Manchester United albo w Juventusie, Turyn. To takie dwie drużyny, które zawsze im kibicowałem. Jak Hiszpania, to któreś z Madrytów, nie mam swojego ulubionego. Atletico lubię, bo to taka, wiesz, defensywna drużyna zawsze była. Real też lubię ze względu na to, że tam Ronaldo. O Barcelonę też, jakby, no nie da się nie lubić tych zespołów, nie? Szczególnie, że jak ja byłem trochę młodszy, to były te momenty takie, jak to się mówi, prime. No przeważnie z rodziną, tak? Gdzieś staram się, teraz tego czasu było bardzo mało, mieliśmy jeszcze te 3 dni, więc za bardzo też nie miałem gdzie pozwiedzać Warszawy, czy jakiś odwiedzić miejsc, więc przeważnie z rodziną, z Turką, jakiś spacer, jakieś wyjście do restauracji, do parku, gdzieś do lasu, jak było jeszcze fajna pogoda, więc gdzieś takie spokojne miejsce, trochę wyciszyć się, razem z rodziną spędzić czas. Nie mam w sumie swojego jednego idola, ale aktualnie na Bellinghamie oraz na Modriciu. No mamy nadzieję, że piłkarze zaspokoili waszą ciekawość, odpowiadając na pytania, które zostawiliście w komentarzach. Dzięki za nie i zostawcie im łapkę w górę za to, że tak ochoczo na nie odpowiadają. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia.